Witam was, moi kochani, bardzo cieplutko w grze Ark. Gramy dalej. Jakoś ładnie mi się wczytało szybko, szybko wszystko dzisiaj. Słuchajcie, moi drodzy, jaki plan na dzisiaj? Otóż, moi kochani, poczekajcie, spojrzę na was. O, chyba jeszcze. O, teraz się wczytuje broda, dobra. Moi drodzy, plan jest taki. Dzisiaj ruszamy po artefakt. Artefakt of the Clevers, chyba tak to się nazywa, który jest w między tymi górami dwoma, chyba w tym, chyba gdzieś tam. Tam gdzieś chyba. I słuchajcie, moi drodzy, jak to zdobędziemy, to będziemy krok bliżej do zabicia pierwszego bossa, nie? Jeszcze musimy później artefakt of Massive, chyba, z tego co pamiętam, znaleźć. Ale czy to się robi noc? Naprawdę? Teraz mi się noc robi? Jaka tutaj zaczynam? Karno biega? Na moich ziemiach? Tak swobodnie? Co on sobie tutaj będzie mnie atakował? O! No Karno, ty pójdź sobie tu stąd. No co to ma znaczyć? Tutaj moja ziemia, on tutaj mnie atakuje. Sobie poluje bez mojej zgody. Co to ma znaczyć? Dobra, po nocce, moi drodzy. Po nocce lecimy do jaskini zdobyć artefakt of the Clever. No, przejaśnia się powolutku, także jest już super. Szybko mięso. O Jezu, co się stało? Przepaliłem mięso, jeszcze jedno zostało. Dobrze. Tutaj cały czas się pali. Przetapia metal. Ja zmieniłem sobie. O Jezu, nie ten przycisk znowu. Muszę coś z tym tabem zrobić. Zmieniłem sobie jeszcze spodenki na leginsy takie z chityny, ponieważ mają aż 105 armora. Ogólnie mam 287 armora tutaj. Chestplate, spodenki, tutaj 40 parę, tu 40 parę, no i zwykłe buty 20. Także troszeczkę armora mamy, niedużo, mógłbym to zmienić oczywiście, ale wydaje mi się, że powinno mi to wystarczyć na wyspę. Kogo weźmiemy? I teraz no strasznie, nie jestem pewien, czy bierzemy Baryonyxa, który. O, jakieś jajo jest. Daj. Baryonyx, on ma 130 poziom. Baryonyxy są super. Ma też. Ma słabo z życiem, ale ma health. Melee damage fajne, 500 ponad. Albo weźmiemy mojego. Gdzie jest mój. O, przyjaciel. No, on ma lepiej. Też ma lepszy melee damage, super. Czy ja chcę mieć mojego kotka? Czy ja chcę mieć Baryonyxa? Baryonyx jest świetny, ale kotek jest jeszcze lepszy. Na kim byśmy pojechali? No, to jest zagwozdka. Baryonyx mi poprzednio pomógł. Poszliśmy nim po Artifact of the Hunter, myśliwego. Czy wiem, że Baryonyxy są fajne, ale kurczę, ten kotek jest niesamowity też. Zobaczcie, no 160 poziom. Mógłby być lepszy, oczywiście. Znowu nie ten przycisk. Dobra, do łapki bierzemy. Cyk. Czemu nie mogę ciebie zabrać? No chodź. Świetnie. I gdzie jest mój Argent Avis? Siadamy. I lecimy. Moi drodzy, lecimy do wejścia, które znajduje się gdzieś tutaj koło tych szczytów. Popatrzmy. Tam gdzieś. Między tymi dwoma chyba z górami. Także ja polecę tam i widzimy się za moment. Moi drodzy, giga na skalę. Wow. Ja jestem ciekaw, jaki to jest poziom.
Kurczę, tego jaja nie trzymam w ekwipunku i bez sensu. Rzucimy tutaj. Ale słuchajcie, giga, jaki poziom ma? Semka. Gdzie on jest? No, gdzie się skrywasz? Był tam gdzieś w krzakach. Nie wiadomo. Tu jest, dobra, z przodu. Pięćdziesiąty, 52. Takiego gigę mieć? Uuu, to by było niezłe. Kurczę, dobrze, dobrze, że tu jest. Dobrze, że tu jest. Słuchajcie, 52 poziom. Słabizna, ale giga? Wow. Jeszcze nigdy nie osłoiłem gigantozaura. Także czas najwyższy, nie? Dobra, poszukam wejścia do jaskini. Słuchajcie, jest wejście do jaskini. Już pokazuję to tutaj na mapie. To jest mniej więcej w tym miejscu. I z tego co widzę, jest tutaj Terrazino. Ja tak go nazywam. Nie wiem, jak to się wymawia, nieważne. Możecie mi tutaj mówić, że źle wymawiam. Trudno. Chciałbym zobaczyć, który ma poziom. Bo na niego też polować. Ósemka, no jak słabo, no słabo. Co za słabizna. Kurczę, no. Iguanodony. Tego trzeba tutaj chyba będzie zabić, bo... Dobra. Biegniesz do mnie? Kolegę chcesz pomścić? O, twardy jesteś. 54, no ładnie. No dobra. O, dobrze, no to cóż. Moją bestię wyrzucam tu. Ciebie, co ty masz w plecaku? To jest ważne. Właśnie, co ty masz w plecaku? Jakiś przepis, mięso, skóry, jajo. To jajo to bym musiał jednak zabrać, ono będzie ciężkie. Kurczę, bez sensu. Może jedno mięso wezmę też. I resztę będziesz musiał niestety wyrzucić z siebie. Zabieram cię. Cyk. Dobra. A ty, mój przyjacielu, nie będziesz nic podnosił. Behavior. Wandering, mating, target. Można to ustawić, żeby on nic nie podnosił, prawda? Czekaj, jak to się robi? Harvesting setting. O właśnie. Disable victim item collection. Resources harvesting. Także on nie powinien nic już podnosić. No dobra, słuchajcie, pierwszy raz. Ja nie wiem, czy w tej jaskini kiedykolwiek byłem. Z tego co wiem, trzeba się trzymać. O kurka, nie przejdę nim. O rany, nie przejdę nim. Już coś idzie do mnie? Uuu, nieźle. Coś się zacięło? Cóż, no to w takim razie wiemy, że płotkiem nie przejdziemy. Idę po Baryoniksa. Wiecie co? Zrobię jeszcze jeden test, bo ja nie mogłem przejść kawałek tym płotkiem przez tutaj, przez to miejsce, ale jakbym tu wszedł, to może już dalej będę mógł. Nie jestem pewien. Zobaczymy teraz. I z tego co wiem, mam się trzymać cały czas prawej strony. Strasznie zacina on tutaj. Chodźcie, chodźcie, skorpiony. No ja nie miałem podnosić, nie? Harvesting. Uciekł? Boi się? Wow.
życie. Ach, wszystko muszę wywalić od mnie. Nie miał podnosić niczego, a jakoś z jakiegoś powodu podnosi. Jeszcze raz. Harvesting setting. Disable victim collection. I disable to też. I jeszcze zobaczymy dalej. Dobra. Wszystkie nietoperze trzeba zabić. Mam nadzieję, że nie dostanę tej beznadziejnej choroby wścieklizny. O Boże, tego skubańca nie lubię. O, ten to mi zbroję zaraz zniszczy. Jak ja tego nienawidzę. Nie wiem, utknąłem chyba. Dobra, mam się tutaj trzymać prawej strony, jestem. I tutaj muszę uważać. Nie iść środkiem, tylko tędy. Przejść. O kurka, wszystko leci na mnie. Skubaństwo. Wszystko leci na mnie. Dobra. Skorpion. Dobrze. Mam nadzieję, że nic nie zbiera. Nie, dobrze. Jestem trochę zatruty. Ale jest dobrze. Żyję. To jest najważniejsze. Tutaj już jest za chwilę. Za chwilę dostaniemy. O właśnie, widzicie, jest tutaj już to, na co chcemy. To, co chcemy złapać. Trzeba uważać. Znowu pająki. Świństwo wszystkie przychodzi, żeby mnie zabić. Mamy poziom, także jest genialnie. Damy mu atak. Co i? Trzeba te wszystkie węże pozabijać. I chyba jest spokój, nie? Chyba. Nie, jeszcze nie. Jeszcze widzę tutaj skubańca. To trzeba wszystko pozabijać. Dobra. Żeby mnie nic tutaj, kurczę, zaraz nie tutaj nie dorwało. No się skubańca, nie spodziewałem, że mi tutaj wyjdzie. Sprawdźmy, czy coś jeszcze zostało. No jeszcze tutaj. Nietoperze. Dobra. Tam widzę, jest jeszcze. Tam jest kolejna kompania. Ale chyba jest na tyle bezpiecznie, że mogę wziąć. Cyk. No i jest. Będę się czuł lepiej na kotku. No spoko. Wiecie co, no i wracamy chyba, nie? Lewej strony się trzymamy, lewej ściany.
i wracamy do domu. Jaskinia nie jest trudna. Wystarczy się trzymać cały czas, słuchajcie, prawej strony, a wracając do domu lewej strony i to wszystko. Ach, skubaniec. Nie lubię takich gnoi. Uff, są okropni. Ok, i jesteśmy, można powiedzieć, w domu, tylko tego nie przejdę. Także ja sobie mojego kotka teraz schowam do krajopoda. Chodź tu. Świetnie. I wyrzucimy mojego ptaszka. Jak to brzmi? Wyrzucę mojego, wyciągnę mojego ptaszka. Dobra. Nie ten przycisk. Wyciągam mojego ptaszka. Sameczka. Pyk. No chodź. Jeszcze jakieś kupy podniosłem. Nie ten przycisk. Jezu, ten tap mnie tak denerwuje. Gdzie jest F miał być? To ci przeniosę. Masz jedzenie. Ja sobie to wezmę. Kupę mogę wyrzucić. No i mamy. Artefakt of the Clever. Także jest dobrze. Moi drodzy, świetnie. No to co? No to lecę do domu, nie? Lecę do domu. No bo to już czas najwyższy. Tam jest mój dom. Tam jest mój dom. Tam jest mój dom. O tam. Także lecimy do domu. Tak przy okazji, lecąc do domu, chciałbym zbadać też obrzeża Czerwonego Lasu. Bo może coś by się udało jeszcze na coś zapolować. Słuchajcie, nigdy w życiu nie udało mi się. Się nigdy tego nie zrobiłem. Nie zapolowałem na. Nie oswoiłem Terrorberda. Terrorberda raczej, chyba tak to się mówi. Terrorbird chyba, nie? Zobaczmy. Ja bym poszukał oczywiście jakiegoś lepszego poziomu. Najgorsze jest tutaj, żeby od razu tutaj tam jest. Za tym drzewem. Ale co tam jest? No i co? I który to poziom? Słabiutko, 16. Ja bym chciał jakiś setny, nie? Najlepiej. Dobra, ale pozwólcie, że polecimy do domu wspólnie. Patrząc na pobliskie zwierzęta, bo może coś nam wpadnie w oko. Jakby nam coś wpadło w oko, to byśmy mogli przy okazji przylecieć do domu z nowym przyjacielem. Że tak patrzę na tych kotki, kurczę, też bym chciał jakiegoś lepszego kotka zdobyć. Jeszcze samca, żeby mógł zrobić z moją samicą młode. I wtedy bym miał wypasionego kociaka. No jak nie znajdę, to będę musiał niestety bawić się w oswajanie słabego samca, a później ich dzieci bym musiał jakoś powoli krzyżować, żeby coraz lepszy był samiec. Ale kurczę, tak ciężko, tu nic nie widać ciekawego. Nic ciekawego. Chodźmy na tą platformę na razie. Jest moja platforma. Kiedyś chciałem w ogóle mieszkać też tutaj, mówiłem, na platformie, ale na drzewie, ale kurczę. No tutaj to nie jest tak łatwo. Jest bardzo niebezpiecznie w Czerwonym Lesie przecież. Jakie zwierzątka może są w okolicy ciekawe? Raczej nie. Ten tutaj nie wiadomo, jaki to jest poziom. Jest diplodok, czy co to jest? Diplodok, 8 poziom, słabizna. Dobra, nic nie ma. Chodź, Ardzi.
Wracam do domu. No, przylecieliśmy do domu, więc misja zdobycia artefaktu zakończona sukcesem. Możemy mojego przyjaciela wypuścić. Niech on sobie spokojnie odpoczywa, naje się. A my odłożymy artefakt do skrzynki. Jakiejś, którejś. Tylko nie wiem, której. Tu mam jeden artefakt, więc mógłbym drugi wrzucić, ale tutaj chyba już nie mam miejsca. A nie, mogę jeszcze wrzucić. Mamy dwa artefakty. Także jest git. Słuchajcie, co jest najlepsze na... Ten już wyłączył się, czy żeby zabrakło paliwa? Co jest najlepsze... Zabrakło paliwa. Słuchajcie, co jest najlepsze na... jakie zwierzęta na Broodmother? Słyszałem, że te Helicacerium, czy jakoś tam, takie miśkowate zwierzątka, ale też mogą być reksy, nie? Reksów to ja mam trochę. Bym mógł więcej ich jeszcze porobić. Także napiszcie mi w komentarzach, czym byście chcieli, abym Broodmother, ale tą najłatwiejszą na razie gamę pokonał. Czekam na wasze komentarze. Słuchajcie, moi kochani, nie powiedziałem wam jeszcze o tym, że tutaj postawiłem kryolodówkę na dole przy szklarni. Także jakby co, to możemy już tutaj wkładać moje... O, stoi na dole, tutaj widzicie. Moje dinozaury. Na razie jest puste, oczywiście, nic tutaj nie ma. Bo jest... nie magazynuję jeszcze dinozaurów. Ale jest. I tak sobie pomyślałem, moi kochani, że skoro nam tak dobrze idzie w tej jaskini, tak poszło fajnie, to może czas zrobić, przygotować się na następną jaskinię. Chciałbym przygotować się w takim sensie, że chciałbym zrobić sobie ten medyczny napój, Medical Brew tak się nazywa. I do niego potrzebuję dużo, dużo Tintoberys, tak więc który z nich tak ładnie zbiera? Ale czy w ogóle może mają w sobie coś? Czekaj, co ty masz? Przyjacielu w sobie. O, masz dużo. 20 Tintoberys potrzebujesz. Tutaj tylko w weight idziemy. I stamina. Żebyś mógł więcej zbierać. I może jeszcze touchowe... foundation bym musiał mieć. Trochę uda bym zabrał. Bo on... niestety tam w tej jaskini... Potrzebne jest sporo, bo to jest jaskinia z lawą i potrzebujemy tam, jest kilka takich przepaści, gdzie trzeba będzie wybudować jakiś most. No chyba, żebym poszedł moim kotkiem znowu i bym skakał, ale trochę się boję. Także może warto najpierw przygotować się w taki sposób, że zrobimy sobie Medical Brew i zrobimy sobie różne foundation i w następnym odcinku po prostu tam wyruszymy. Cyk. Dobra, chodźmy najpierw przygotować sobie Medical Brew, tylko ja bym musiał mieć narkotyki. Są. I Water Skin. Czy ja mam Water Skin? Czy ja kiedyś... Nie, tutaj nie ma. O nie, jest jeden tylko. Słabizna. Myślałem, że ich mam pełno. No dobra. Może gdzieś mam... Chowane tutaj? Nie. Nie widzę. To jest to samo jeszcze raz tu. Nie, nie widzę. Dobra, to lecimy. Może tutaj? Raczej nie sądzę. Nie, muszę... Jak się robi w ogóle coś takiego? O, nawet nie poznałem. A, niech jest. Fiber i coś tam. W ogóle fiber mi jest potrzebny do zrobienia tego. I co jeszcze potrzebujemy? I hajdu. O Jezu, mam pełno tego. Ile mogę zrobić? 22? Nie, nie, zróbmy sobie sporze z 5. To chyba starczy. I to chciałbym zrobić, nie? Ile? 11. Niech jest. Zrobimy to, żebyśmy mogli zrobić medyczny brew i foundation, także
Będziemy przygotowani na to, żeby tam iść do tej jaskini i opanować ją. A co tam? Dobra, po wodę musimy lecieć, Ardzi. Już, cyk, 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 na dół. Ładujemy, ładujemy. Ósemeczka. Nie to. Ok. I tak będę musiał wszystkie, nie? Nałożyć. Cyk. No i git. Jest. To teraz zrobimy jeszcze ten medyczny brew. Nie wiem ile potrzebne. Jest 20 chyba. 20 Tinto Berries i 2 narkotyki na brew, tak? Dobrze. Te. Nie? Nie mogę. Zabiorę to. Te. Dobra. I. Narkotyki jeszcze, ale też nie przyniosę. Musiałbym coś z tego zabrać. Energy Brew. Wezmę to. Czy ja, nie znając przepisu, mogę to zrobić w ogóle? Bo ja znam przepis z internetu. Pytanie, czy ja mogę zrobić go, nie znając, nie mając przepisów w tym. No wiecie. Czy Berry Ketchup Form, dobra. Spadła tam takie coś, nie chcę. To też na razie przeniesiemy. No i git. Robi się ten brew, czy się nie robi? Medyczny. Zrobił się jeden już. O, no proszę, jak ładnie. To niech się robi dalej. No i to się przyda nam. Bo to daje. No, bo to po prostu leczy mocno, nie? Spoko. To niech się ładnie zrobi. Foundation mamy. Brew będziemy mieli. Jest świetnie. Zobaczmy jeszcze, czy metal się zrobił. Zrobił się cały. Ten spark powder w takim razie nie jest tutaj potrzebny. Go wrzucę tu. Bo tutaj jest jeszcze metal do przepalenia. A u ciebie? Zrobiło się? Jeszcze się robi. Spoko. Niech się robi. Kolejny medyczny brew. Brawo ty. I to kolejny. O, jeszcze jakieś się koloranty zrobiły. Proszę, proszę. Dobrze, ale tu już nic się nie zrobi. A, bo się robią koloranty, bo ja nie mam 20 Tinto Berries. Ale dobra, trzymamy. To chyba starczy. Czy ja bym chciał ogarnąć tą jaskinię jeszcze dzisiaj? Mógłbym to zrobić, nie? Tak naprawdę. Mógłbym wziąć znowu mojego kochanego kotka. Z tego co wiem, to. Co tutaj się zadziało, że oni tak poprzenosili się? Co tu się zadziało? Ktoś zaatakował. Gdzie jest kotek? Na dole. Nie no, chyba. Dzisiaj to nie pójdę. Chodź, kotku. Chociaż. Mógłbym to zrobić dzisiaj jeszcze. Okej, okay, moi drodzy. Robimy to. Powinno być łatwo. Lecimy. W tamto miejsce. Widzimy się za moment. Moi drodzy, jestem już w tym miejscu
przy jaskini, gdzie jest kolejny artefakt. Chyba zostawię nawet Argentywisa, niech sobie luzem stoi, jak ktoś zaatakuje. Jest na neutralnym, więc pewnie przeżyje. My tutaj wejdziemy najpierw. I chyba kotkiem mogę przejść tutaj już dalej, tak mi się wydaje. Sameczka. Rzucimy kotka. I jedziemy, nie? I tu tak samo. Trzymamy się cały czas prawej strony. O, tu będzie mi za gorąco. O, właśnie, tego nie przejdę. Jest mi bardzo gorąco. Czy ja jestem w stanie to przejść, skoro mi tak gorąco? Czy ja jestem w stanie to przejść, skoro mi tak bardzo gorąco? Fortitude mam słabe. No nie wiem, zobaczymy. Czy będę tracił życie? O kurczę, lawa wszędzie. Już tutaj coś mnie atakuje. Megalania. A już mnie jest tak bardzo gorąco. Wszystko rozwalę, co tylko mogę. No i git. Znowu mi gorąco. Skorpiony, wszystko tutaj jest. Normalnie to jest wszystko. Dobra, dobra. Zapomniałem mu wyłączyć zbierania, nie? To jeszcze tego rozwalimy pająka. Ktoś tu jeszcze mnie goni? O Boże, to wezmę sobie. To sobie wezmę. A wszystko inne wyrzucamy. O Boże, ile tego tu jest. Coś już przyszło mi gonić. Wybić. Cyk. I cyk. Coś rozwaliłem. Dobra, ja się trochę cofnę tutaj. Czekaj. Ops, nie ten przycisk. Coś włączyłem, nie wiem co. Last group? Nie, 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 nie. Harvesting disable. I poczekaj. To też disable. I cyk. Masz jedzenie, mam nadzieję, że jakieś tam masz, co? O, masz trochę jedzenia, także to sobie weźmiemy. Resztę powywalamy. Cyk. Dobra. Jak z życiem stoimy? Jest git. Możemy ruszyć dalej. I tu jest pierwszy problem, za chwilę będzie, bo będzie trzeba pomost wstawić. Wszystkie tutaj nietoperze trzeba porozwalać. Ojej, no spadaj. Dobra. Git. I tutaj będzie trzeba postawić pierwszy pomost.
Więc podejdę tutaj sobie bliżej. O, jest pierwszy. Co, nie chce się cyknąć do tego? Drugi. A pomiędzy? Nie da rady? Kurczę. Tam. Tu. Nie, to jeszcze zepsułem sobie holender. No niedobrze. Gorąco. Potek. Dasz radę tu przejść? Chyba dasz radę. No i spoko. Wszystko rozwalamy, wszystko rozwalamy. Tu będzie trzeba kolejny most postawić. O, kotek, kotek. No. Dobrze jest. Czy dasz radę tu przejść po tym? Dasz radę. Jesteśmy unieszkodliwieni trochę, ale to za chwilę przejdzie. Możemy iść dalej. O, kolejny most trzeba postawić. Tylko czy to się da? Tutaj się już dalej nie da. Pick up. Wiecie co, mi się wydaje, że to po prostu chyba dam radę przeskoczyć. Ale później, czy ja tam wejdę? Chyba wejdę. Lecimy. Bić się. Tym wszystkim robactwem, co tu się znajduje. Dobra. Dostał poziom. Kolejny. Okej, coś mnie atakuje. Spoko, spoko. Dużo pająków. Wszystkiego tutaj. Masa robactwa. Ale... O, jeszcze jakieś pająki, jeszcze jakieś skorpiony. Spoko. Jeszcze kolejny skorpion. Kolejny. Ile ich tu jest? No i tutaj trzeba będzie znowu postawić mosty. Mam nadzieję, że mi się uda. Się one nie spalą.
piasek. Kolejny most. Ósemka. Dam radę? Boże, ja bym prawie spadł. A się nie chce dołączyć. Cyk. A między nimi pewnie się nie da. No dobra. Może się uda przeskoczyć. Chyba się udało. No chodźcie, chodźcie, wszyscy zabiję was. Nic, wszystko? Coś jeszcze? Jeszcze. I co, git? No chyba git. Czy damy radę wstawić kolejny pomost? Bo tutaj już nie wstawię. Niedobrze. Niedobrze. O kurka. Gdzie jest mój kotek? Kotek! Kotek! A, i zginąłem. Życie.